Cześć! Dziś Volkswagen T5 dostanie radio z 11-calowym ekranem i obsługą Android Auto i CarPlay. Zostanie tu też zamontowany monitor podsufitowy. Całość okrasimy wzbogaceniem tego systemu o możliwość odtwarzania filmów z YouTube'a czy Netflixa. Zapraszamy! Zaczynamy od wyjęcia fabrycznego radia, a następnie podłączamy moduł APF. To ważne, ponieważ ten moduł pozwoli nam uzyskać sterowanie z kierownicy, wizualizację fabrycznych czujników parkowania i wizualizację klimatyzacji na radiu Alpine i jak widać to się udało. Dużo trudniej jest z fabryczną kamerą cofania, której złącza trzeba przerabiać i generalnie należy zostawić to komuś, kto wie jak to zrobić. Kamera cofania już działa i jak widać z prawej strony mamy wizualizację czujników parkowania. W tak zwanym międzyczasie zamontowaliśmy tu monitor podsufitowy 15-calowy. Mamy już o nim kilka filmów na kanale, więc nie będziemy się tutaj specjalnie nim zajmować. Sprawdzamy teraz na szybko jak to działa i widać, że ekran będzie trzeba trochę obniżyć, ale jest komunikacja z autem, jest sterowanie z kierownicy, mamy obraz z kamery i są tu zczytywane dane z auta i to nie tylko klimatyzacja, ale też na przykład napięcie na akumulatorze czy poziom paliwa. Ktoś spostrzegawczy zauważy, że podłączyliśmy prostownik do akumulatora, to dlatego, że auto trochę stało u instalatora, bo montaż wbrew pozorom w tym konkretnie aucie trochę trwał. Trzeba było rozwiązać po drodze kilka problemów, ale jak widzicie ostatecznie się udało. Zwłaszcza, że dodaliśmy tu też Android TV zarówno do radia, jak i do monitora, których tu oczywiście wyjściowo nie ma. I może to działać tak, że ta sama treść jest na radiu jak i na monitorze lub tak, że z przodu mamy na przykład nawigację, a z tyłu leci film dla dzieci z YouTube'a czy z Netflixa. Teraz opuszczamy nieco ekran i 11 cali w tym aucie naprawdę robi wrażenie. Samo radio też już kilka razy pokazywaliśmy na naszym kanale, więc nie będziemy tu omawiać wszystkich funkcjonalności, zwłaszcza, że najważniejsze tutaj to Android Auto i CarPlay. Android Auto działa przewodowo, a CarPlay bezprzewodowo. Te dwa interfejsy to przede wszystkim mapy, w tym mapy od Google z wyszukiwaniem głosowym. Ale znajdziecie tu też inne mapy, na przykład automapę, Janosika, mamy zestaw głośnomówiący, opcje słuchania muzyki ze Spotify'a czy z Tidala itd., itd. Wszystkie potrzebne linki i kontakt do nas znajdziecie w opisie tego filmu poniżej, więc tam zapraszamy, jeśli Was zainteresował taki montaż. Tymczasem tyle, do następnego razu.